Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z mapki Agrarian Sky, nazywam się Safe Mode. Dzisiaj mamy kilka zadań do wykonania. Zobaczymy, czy uda mi się nam coś z tego tworzyć. Oczywiście pierwsze co, chciałbym wykonać sobie autocrafting, bo oczywiście już móc sobie zamawiać więcej rzeczy i ja sam ustawić więcej rzeczy do przetwarzania, bo na razie tutaj wykonujemy takie podstawowe całkowicie rzeczy, że itemki mamy porozsyłane po różnych miejscach, gdyż nie chce mi się tworzyć tutaj tych do magazynowania dysków, gdyż tworzenie je ręcznie jest troszkę monotonne, ale przy automacie byłoby o wiele, wiele szybciej. Teraz jest sprawa tego typu. Czy będę potrzebował blazy? Chyba na razie nie. Dlatego też bierzemy sobie jednego chesta, kładziemy sobie go w tym oto miejscu i tak rozwalamy calutki ten system. Dlaczego? Się pewnie zastanawiacie. Gdyż w tym miejscu ja zamontuję nasz nowy układ Applied Energetic. Jest to związane bardziej tym, że tutaj jest ten bardziej pośrodku wszystkiego. A tak gdybym go zamontował w jakimś tam innym, obojętnie jakim miejscu, to ja bym musiał tam latać, układ byłby daleko od wszystkiego. A tutaj dokładnie będzie na samym środku, gdyż wszystkie maszyny będą z tej, z przodu bądź z tyłu, więc to jest najlepsze optymalne miejsce. Dobra, miejsce jest gotowe, wszystkie itemki odłożyłem do tej skrzyneczki, więc pójdzie dalej, czego, jak ktoś będę potrzebował, będę z tej skrzynki zabierał. Co teraz powinniśmy tutaj wykonać? Oczywiście dużą ilość kabli potrzebujemy, żeby ten cały system Applied Energetic mógł sobie spokojnie poradzić w innym miejscu. Bijamy się w to z powrotem, kabelki Applied te nas interesują, mogę was wykonać? Nie mogę, potrzebuję więcej piasku, którego oczywiście nie mam. I tutaj oczywiście kłania się to, co powinienem już wykonać bardzo, bardzo dawno temu, czyli systemy pod autocrafting, a czy pod autotworzenie, dokładnie mówiąc, takich podstaw jak klej, dirt i takie inne pierdołki. Oczywiście tak, mówiliście mi też, Safe, też kurczę, masz tyle tego tutaj nazbieranych liści, wykorzystaj je właśnie do tego systemu, ale nie bierzecie tylko jednego pod uwagę, że ten system od razu odpowiada mi jeszcze za produkowanie saplingów i za dostarczanie ich do naszego bioreaktora. Tak, wiem, że tutaj wszystko mi się bardzo wolno rozbudowuje, gdyż to jest single player, więc ten świat, jak ja się wyloguję, on nie chodzi. I to jest największy ból właśnie grania na singlu, że żeby coś osiągać, bym musiał zostawiać komputer cały czas włączony. Co nie ukrywajmy, no średnio się może spisywać w moich przynajmniej warunkach, bo gdyż nie mogę sobie pozwolić na zostawianie komputera za każdym razem włączonego. No ale dobra, jakoś tutaj spróbujemy sobie z tym pokombinować później. Dobra, żeby wykonać nasze kabelki, potrzebujemy jeszcze Flux Dusta, którego oczywiście wykonamy sobie. Tutaj dokładając plastik, mamy razy dwa. To kurczę nie jest głupie, wam powiem. Czego mi zabrakło? Nether Quartz. Potrzebuję Nether i muszę go spulweryzować. Gdzie mój pulverizer się podział? Tutaj go przesłałem? Chyba tak. Okej, zróbmy to w ten sposób. To i tak się nie przejdzie dalej, więc się nie muszę martwić o to, że to mi gdzieś poleci w kosmos. Nic sobie nie zrobię. Tutaj widzicie tego Sanda, tak mówiliście mi o nim, że on będzie mi blokował. On przeważnie przechodzi, ale jeśli ten układ jest puściutki, a on przeważnie nie jest pusty, bo tutaj są inne rzeczy wykonywane. Ale spokojnie, ten Sand spokojnie przejdzie na drugą stronę, ale tylko wtedy jak to się zapełni. Wiem o tym, jest tego świadomy, byłem tego świadomy na samym początku jak to tworzyłem, no ale cóż, tak już to bywa. Ok, Flux Dust 48, piękna wartość wam powiem. Teraz potrzebujemy, zmiażdżyć jajo? Jeszcze nie. Ok, mam tylko jeszcze, mam jedno tylko jajeczko o naszego kurczaczka i zrobimy sobie faktycznie farmę kurczaków też. Tam obok naszej farmy zemnacków, gdyż dzięki temu pozyskamy sobie o wiele więcej surowców. Dobra, w ten sposób teraz to tworzymy. Kabelków 12 mamy dodatkowo. Gdzieś mamy jeszcze dodatkowo jakieś kable. 12 kabli to będzie dosyć mało. Muszę przeprowadzić ten system aż w tamto miejsce. A tutaj jak wiecie jest importer. I muszę tego, te kable wszystkie od niego zebrać i przeprowadzić właśnie w tamtym kierunku. Ale dobra, nie będzie chyba tak źle. Dobra, na razie tutaj zbierzemy wszystko, co jest tutaj podmontowane koło niego. Dziękuję. Jeszcze coś? Ach, nie sięgnę. Ok. Teraz na górę i zbieramy cały ten układ.
Ty oczywiście tą lawę będziemy musieli się pozbyć, czyli weźmiemy sobie baketa i sobie zbierzemy tą lawę. Dzisiaj ogólnie właśnie będzie taka wielka przeprowadzka nasza do nowego, piękniejszego układu. Ten nowy układ zapewni nam bardzo duże możliwości rozwoju, bo ten aktualny, no nie ukrywajmy, jest strasznie ograniczony pod tym względem. Więc dobra, zbieramy wszystko. A, pisaliście mi również, że najlepszym źródłem do podpalania jest ogień. Najlepiej z Netherraka, który wychodzi. Kurczę, naprawdę mam wielgachny dylemat odnośnie tego, jak to powinien zastosować, dlatego na razie zostanę przy tym systemie, jaki jest aktualnie zamontowany, ale to bardziej z tego powodu, że kurczę, nie chcę jeszcze raz to przebudowywać. Bardziej chyba dlatego zostanę przy tym układzie, jaki mam aktualnie. Okej, to jest za wszystko ładnie pozbierane. To również tak, czy zmieszczę wszystkie dyski? Nie zmieszczę dysków, okej, więc w takim razie muszę się pozbyć tutaj itemków, no bo oczywiście te dyski wszystkie tutaj pozbierać, bo będę je potrzebował u siebie. Dobra, teraz kolejne dyski, wchłaniamy, ściągamy nasz dysk driver i tutaj w tym miejscu montujemy nasz układ, ale, tu zamontujemy sobie jeszcze przy okazji autocrafting, więc i gdzie mamy środek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na piętnaście. Czyli na ósmej kratce. Czyli oddalamy się tutaj na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj jest środeczek tej całej naszej planszy, ale oddalimy układ troszeczkę w tył, więc w tym gdzieś miejscu, powiedzmy tutaj, powstanie nasz system autocraftingowy. Ktoś nie wiem, czy nie wiem, zbudowałbym go może pod ziemią. Wtedy nie stałby on w ten sposób, tylko byłby wtedy szerszy, bo wtedy na piątkę bym go zrobił. I gdzieś tutaj, na taką wielkość. No tak będzie chyba najlepiej. Czyli gdzieś tutaj pójdzie jeszcze jedną klatkę w tył. Więc gdzieś w tych okolicach możemy zbudować już, postawić z powrotem nasz układ. W takim razie. Zasilanie. Od dołu, standardowo. Dwa silniki po bokach, czyli identycznie odbudowujemy tamten układ. Oczywiście tutaj już nam się zasilił on, bo one przechowują energię, jaką miały w sobie. I to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne. Teraz zrobimy małą zmiankę, gdyż teraz nasze Crusabery będą z tyłu zamontowane. A co za tym idzie? No właśnie. Dobra, Netherrack tu i tak odpada, Netherrack nam. Potrzebowałbym coś obciętego, jakieś panele, coś z tego typu. Coś tutaj mamy tego takiego, tu mamy to, ale musiałbym to jeszcze pociąć, nie mam chyba piły przy sobie. Piłę mam pewnie w układzie, który teraz zebrałem, nie mogę się z niego odwołać, bardzo byłoby genialne z mojej strony. Ale tak prawdopodobnie jest, bo nigdzie tej piły nie widzę tutaj przy sobie. No nie ma piły. No dobra, ale to mamy jeszcze, stripy. Stripy również by to blokowały, oczywiście tak, będzie to wyglądało komicznie, bo one są prawie, że niewidoczne dla nas, no ale grunt, że blokują i to jest najważniejsze. Więc montujemy je pięknie tutaj, ładnie, po bokach. Tak, żeby tutaj one oczywiście były zamontowane, ale nie rzucały się w oczy. I montujemy tutaj lawę, która pięknie się nie wylewa, trzyma się swojego miejsca, a zarazem nie jest aż tak bardzo rzucająca się w oczka dla nas. Teraz dalej idąc tym tropem, zamontujemy tutaj sobie kobla, dzięki któremu podmontujemy sobie z powrotem Crusabery i uruchomimy układ, żeby działał tak samo jak poprzednio. No i dobra, zasilanie podmontowane z powrotem. Na razie tymczasowo to będziemy chesta mieli, to będzie tutaj gromadzić nasze surowce. Później to zamienimy na coś innego. Teraz tak, żeby chest nie był widoczny na pierwszy rzut oka, montujemy tutaj właśnie nasz interfejs do podglądu, co tutaj dokładnie mamy. Teraz zostaje zamontować nam miejsce na dyski twarde. Zamontujemy je z tyłu, tylko musimy rozwalić te stripy i szybciutko podmontować właśnie to.
W porządku. Teraz ostatnia, najprostsza sprawa, montujemy nasze dyski. I teraz tak, oczywiście tych driverów tutaj będzie o wiele więcej. Pójdą one jeszcze na boki, żeby tutaj poukrywać tą lawę jak najbardziej się tylko da. Ale w ten sposób mamy dostęp do wszystkich naszych surowców i o to nam właśnie chodziło. W kolejnym kroku jest doprowadzenie oczywiście surowców, żeby wychodziły nam z tego naszego układu. Więc robimy sobie odpowiedni podkop z dołu. I teraz z niego musimy doprowadzić kabel aż w to miejsce, czyli do naszego diamentowego chesta, żeby ten cały układ już spiąć w jedną kubkę. Kable i jazda z montażem. No i jak w mordę strzeli już wszystkie kabelki, to sobie wykorzystaliśmy, ale układ jest już podpięty, więc wszystko działa, teraz będzie nam działało poprawnie. Ale, teraz co za tym idzie, przydałoby się coś zrobić z tymi itemami, żeby jak nie leciały nam do niszczarki, tylko leciały nam do układu. Teraz zadaję sobie pytanie, po co? Oczywiście, bo mamy jedno zadanie, które będzie wymagało od nas bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo surowców i musimy to jakoś tam doprowadzić. A to jest jedyny sposób, że po prostu wszystko musimy gromadzić u siebie. Stąd to wszystko odpompujemy do systemu naszego. Czyli pójdzie to do tego oto chesta, a z tego chesta poleci tamtego układu, który na pewno się przepełni nam niedługo. No ale to również sobie tutaj załatwimy. W kolejnym kroku zostaje nam wykonanie tutaj autocraftingu, który będzie niezbędny dla nas. Więc przejdźmy może do składania itemów, które będziemy potrzebowali aktualnie. Będzie na pewno dużo basiców, no ale zaraz dojdziemy oczywiście do tego po kolei. Pierwsze co, potrzebowałbym wykonać sobie ściany. To jest podstawa, tego dosyć sporo będę potrzebował, bo jak to będzie miało mieć postać 5x5, czyli 3x3, będzie, znaczy 3x3 podstawy będzie miało w środku, więc ja, żeby to tylko i wyłącznie ozdobić wokoło ściankami głupimi naszymi, potrzebuję 16 na podstawę oraz 16 na dół. To są oczywiście te obwódki główne. Teraz ustalmy sobie, jakiej wysokości to ma być. Minimum wysokość, jaka nas satysfakcjonuje, to jest 3. 3 w środku, czyli w środku będziemy mieli 3x3x3. A że ja chcę troszeczkę więcej, to sobie o podstawie 4. Podstawa 4 wiąże się z tym, że potrzebujemy tych naszych ścianek 4 razy 4 krawędzie. Więc troszeczkę tego ironu nam tutaj zejdzie, ale oczywiście my jego mamy dosyć sporo, więc się tym naprawdę nie przejmujemy. Więc wrzucamy to do układu, tutaj ustawiamy sobie jeszcze raz recepturkę i potrzebujemy znowu 16 sztuk uzyskać. Ach, złoto. Fucking shit, głupie złoto. No i dobra, podstawkę mamy załatwioną. Może ją naszkicujmy mniej więcej, jak ona to będzie leżała. Widzę, że już mi tutaj będzie brakowało zaraz naszego pikaksa. Dlatego sobie zrobimy nowy diamentowy. Podstawa będzie szła w tym właśnie miejscu, czyli tutaj wyznaczamy sobie teren, jaki będziemy potrzebowali na podstawkę. Czyli teraz montujemy górę, która w ten sposób właśnie będzie tutaj wyglądać. Ale kurczę, właśnie, bo ja tu pociągnąłem w dół kabel, on tu nie może być tak w dół zamontowany, będzie trzeba go gdzieś z tyłu zamontować. Co za tym idzie, będziemy potrzebowali większą ilość kabli, ale to też zaraz się tym zajmę, żeby to doprodukować. Teraz, jak mówiłem, to montujemy całkowicie wokoło. W kolejnym kroku odliczamy sobie 4 kratki w dół jako nasze krawędzie boczne i montujemy sobie takie oto linie. Też bardzo prosta taka sprawa. Oczywiście tłumaczę wam wszystko po kolei, żebyście znali mój tok rozumowania, jak ja to buduję. Teraz montujemy znowu podstawę, na której będziemy po prostu stawiali nasz szkielet. Teraz jak już to zamontujemy, będziemy gotowi do przejścia dalej. Więc mamy już podstawkę, ten kabel stąd musi zniknąć, bo inaczej tego nie zbudujemy do końca. Teraz czekajcie, ja może go pierw tutaj ściągnę całkowicie. Aj, trzeba się podnieść krateczkę wyżej. Cały ten kabel stąd ściągnąć. Aż do tego miejsca mi się wydaje i na razie przejdziemy sobie tutaj górą i tak czy siak chyba powinniśmy się wyrobić, żeby dojść do tego przewodu. Oczywiście będzie wyglądało ordynarnie na początku, ale to jak mówiłem na początku, później to naprawimy. Dobra, jak już mamy krawędzi, ten piękny nasz ordynarny kabelek, potrzebujemy ścianki boczne, czyli wentylację wykonać. Do tego potrzebujemy iron bary i ME kabelki. Więc pierw się musimy nimi zająć, gdyż one są najważniejsze. Już nam pokazuje pierwsze co. Hej, safe, brakuje mi szkła. Co ty sobie kurczę myślisz, że bez szkła coś to będziesz produkował? Wyjdź się ze Stanów. No, coś w tym stylu właśnie. Jest kolejne jajko. Dziękuję bardzo.
Więc ja wydałem sobie oczywiście szkło, które wcześniej ustawiłem sobie do craftingu, bo jest zapobiegawcze akurat odnośnie takich rzeczy. Widzimy sobie więcej ironu, bo pewnie też nam się on przyda. I potrzebujemy ścianki. Ile ścianek? Bo teraz kolejne pytanie jest, ile ścianek potrzebujemy? Dużo. Najprościej mówiąc, dużo. Znowu szkło. Ok, 33. No powiedz, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Ok, potrzebuję oczywiście kraty. Te będą nam niezbędne. I teraz znowu lecimy tą samą mechaniką. Potrzebujemy 9 na podstawę. Więc oczywiście tutaj zapakujmy, już wiedziałem, że mi zabraknie ironu. Czyli 9 na podstawę oraz 9 na spód. Kolejno na ściany boczne. One są 3 na 4, potrzebujemy aż 12. I takich 12 potrzebujemy aż 4 pary. Więc już wiem, że mi zabraknie pod to surowców. Dobra, tych kabli mi ciągle będzie brakowało, więc na razie zamontujemy to, co mamy tutaj do dyspozycji. Więc zlatujemy z powrotem na dół i zaczynamy montaż naszego tutaj pięknego układu. Więc pierwsze co zawsze polecam wam zrobić sobie podstawę. Czyli jedną dziewiątkę zabieramy i montujemy sobie tutaj na podstawę, na wentylację. Pięknie. Kolejną bierzemy dwunastki i zaczynamy wypełniać sobie ściany boczne. Żebyśmy oczywiście tutaj wszystko mieli ładnie poustawiane. Pamiętajcie, one muszą być dokładnie na bokach poustawiane. I to samo robimy z pozostałymi ścianami. Jako, że mnie nie stać, tu zostawiamy jeszcze dwa sloty oraz całą górę mamy jeszcze do obudowania. Teraz możemy zająć się wykonywaniem wypełnienia w środku. To jest najbardziej chyba istotna sprawa i też najbardziej kosztowna. To znaczy, zobaczycie zaraz po craftingu, jak tutaj mamy do dyspozycji. Oczywiście, teraz wszystko zależy, ile chcemy mieć autocraftingów. Ja ich już wiem, że nie będę potrzebował aż tak dużo. 4 sloty mi spokojnie wystarczą, gdyż i tak z doświadczenia wiem, że 4 to jest odpowiednia ilość, jaką jesteśmy w stanie uzupełnić. Więc potrzebujemy 4 razy pattern provider. Jak widzicie, już od razu jest on drogi. Ja wiem o tym, on jest strasznie drogi. No ale będziecie go potrzebowali, więc nic to nie poradzicie. Czyli sprawdzajcie po kolei, co potrzebujecie. Na pewno najwięcej będzie basiców. To jest podstawa i tego zawsze idzie najwięcej. Teraz potrzebujemy silikon. Silikon uzyskujemy poprzez przepalenie... Czekajcie. Tak, przepalenie nether kwarcu albo centrus kwarcu. Centrus kwarcu mam dosyć sporo, więc ja akurat to bym wziął do przepalenia. I oczywiście to również, żeby tego wytworzyć jak najwięcej faktycznie. I tutaj aż się prosi o wykonanie piecy dodatkowych. Bo teraz tak, czy mam jakieś piece, no niekoniecznie, które prądu ode mnie wymagają, chyba że jednak bym wziął prądowe. Klej? Kleju nie mam. Bricki? Bricków mamy już więcej, więc wykonajmy sobie te standardowe piece, co znamy zawsze z Thermal Expansion, więc 6 sztuk tego potrzebujemy. Teraz przejdźmy do modyfikacji i weźmy sobie kilka piecy do siebie. Aj, nie w ten sposób. No dobra, 3 piece są. Teraz coś mamy odnośnie energetyki, jak najbardziej jest, dobra. Więc teraz nasze piece postawimy, gdzie jest mnóstwo prądów. W obu jest prąd na zapas, więc zamontujemy tymczasowy, taki malutki tutaj układzik do przepalania. Czyli w ten sposób się wygląda nasz tymczasowy układ przepalający. Usuniemy oczywiście im wyjście, żeby one nie miały swoich wyjść. Ogólnie tutaj postawię i to się ma tylko nam przetworzyć. I na razie oczywiście, później może coś innego tutaj wykombinujemy. Prąd tutaj już nam się zbiera, więc wkładamy do przepalenia rzeczy, które będziemy potrzebowali na crafting różnego typu. Bo później za pomocą tych naszych piecy wykonamy sobie ten system autocraftingowy wokoło, żeby jakoś tutaj odciążyć nasz układ. Tak samo, żeby autocrafting działał jak najbardziej poprawnie. Więc dobrze, tutaj nam się silikon będzie tworzyć, potrzebujemy go dosyć sporo, jak tu to już wykonam, to przejdziemy tutaj do tworzenia tych naszych układów. Kolejna sprawa jest wykonanie Advanced Processor, Processor Assembly. One oczywiście będą nam służyły do wykonania takiego czegoś jak ME Crafting CPU, który wymaga od nas właśnie tego. Resztę będziemy posiadali, więc to spoko. Tego potrzebujemy dosyć dużo, bo potrzebujemy tego 36 sztuk, więc już wiem, że mi tego zabraknie. Oczywiście znowu mi zabrakło Irona. Teraz będzie sobie safe w takim tempie, to zaraz będziesz kluczył biedny, w ogóle nie będzie tutaj surowców, bo prawie cały Iron, jak widzicie, dosłownie prawie calutki, bo tutaj już go nic nie mam, więc Iron będę musiał na pewno sobie teraz tutaj wrzucić do przetwarzania i chyba nawet zaraz go sobie ustawię. Chociaż nie, wrzucimy go pod autocrafting i przeniesiemy chyba tamten nasz układ troszeczkę bliżej, żeby jednak mieć do niego lepszy dostęp.
Więc dobra, to tutaj wrzucamy do układu naszego, żeby to już tutaj było ustawione. Weźmiemy sobie więcej tych advanced, tutaj już tam się powoli one wykonują. Ile ja ich potrzebuję jeszcze? Troszeczkę dużo, ale nie chcę przesadzić jednocześnie. Więc odliczę sobie dokładnie 36 sztuk. Ok, i do tego, jak mówiłem przedtem, potrzebujemy jeszcze osłonki górne, do którego potrzebowaliśmy szkło. Dobra, i teraz montaż. Pierwsze co, postawmy tutaj wszędzie po kolei naszą wentylację. I teraz musicie tutaj pamiętać, że to jest lawa pod tym, więc muszę to tak szybko montować, żeby oczywiście ta lawa nam tutaj nie spadła. Bo to byłoby dosyć mało ciekawe, jak tutaj bym został zalany wreszcie lawą. Okej. Okay. To jest zakończone, to ja potrzebuję jeszcze dwie sztuki, fakt zapomniałem sobie powiedzieć o tym. Tutaj będę miał układ? Nie, tutaj nie ma układu. Ok, będę musiał pójść jeszcze na górę. Teraz reszta montujemy. Czyli nasze CPU, czyli to służy nam, dokładnie mówiąc, do szybszego craftowania. Montujemy na wszystkie tutaj boki po kolei. Ok, na środek, jakby taki rdzeń, montujemy patterny i wszystko zasłaniamy z powrotem tymi naszymi CPU. Jak ja to policzyłem? 8, aha, 8, a nie 9. Ja liczyłem jako 9 na 9. A czy jako 3 na 3, a nie jako 3 na 3 bez środkowego. No właśnie, mój fail, ale dobra, nieważne, mierza z tym, nikt tego nie zauważył. Oczywiście, jasne, pewnie już mi to wytknęliście w komentarzach. Oczywiście, piszcie w komentarzach swoje uwagi, bo to jest dla mnie bardzo cenne, bardzo lubię właśnie słuchać waszych opinii. Odpowiadam również, chociaż nie każdemu, bo wiecie, niekiedy jest tyle powtarzających się wiadomości, że jak one się po prostu powtórzą, to ja już nie odpisuję któryś raz na to samo, bo to nie ma sensu. Okej, okay. Czyli nasz układ autokraftujący jest zamontowany, on jest automatycznie podpięty naszego układu, gdyż stoi na nim nasz układ zasilający, więc od razu to jest podpięte razem. Teraz możemy już do niego wrzucać sobie nasze autocraftingi, które oczywiście będziemy mogli wykorzystać w naszych układach. I to jest genialna sprawa. Zaraz wam pokażę dokładnie z jakiego to powodu. Ale pierwsze co? Potrzebujemy oczywiście coś, żeby te patterny wykonywać sobie nowe, więc potrzebujemy sobie wykonać ME Pattern Encoder. Potrzebujemy do tego celu... czego mi to zabrakło? Fluix, dobra, to spokojnie. Tego się jak spodziewałem, że to mi mogło zabraknąć, bo to jest taki item, którego wiecie, możemy mieć, możemy go nie mieć. Więc dobra, jedno tylko studio należy sobie wykonamy tylko i wyłącznie. I wykonamy sobie pattern encoder i go zamontujemy sobie bardziej gdzieś z boku, żeby on nam tutaj nie przeszkadzał. A nawet może go zamontujemy w podłodze. On oczywiście tylko i wyłącznie nam tworzy nasze autocraftingi, czyli takie schematy do zapamiętania. Teraz potrzebujemy puste black patterny. I tego wykonamy sobie, powiedzmy, ile tam tego się da. 22 sztuki. I teraz czas na autocraftingi. Dobra, zebrałem sobie nasz, oczywiście, piecy. I teraz zamontujemy go w tym oto miejscu, gdzie podstawa 3x3 będzie tutaj, powiedzmy. Czyli z boku potrzebuję jakiegoś klocka, tylko tutaj na bokach. I postawimy na tej podstawie tutaj całą resztę. Oczywiście tak, resztę, takie rzeczy podstawowe to będę usuwał, żeby tutaj, wiecie, to nam nie śmieciło. Tylko montujemy to, co potrzebujemy, czyli tak samo jak przedtem, jak najmniejsza, jak najbardziej taka, wiecie, optymalnie zbudowany, jak najbardziej optymalnie zbudowany piecyk, to jest podstawa. Tak jest moje zdanie, przynajmniej na ten temat. Teraz tego, z tej strony będzie zamontowany nasz tank. Wow, tutaj nawet ma już to za tą naszą ciecz. Może z tej strony go zamontujemy wręcz. Czyli tutaj będzie nasz tank zamontowany. Teraz z boku tutaj damy syrcze na razie i nasz kontroler. Ok, nie zapamiętał surowców, w porządku. W kolejnym kroku do wyciągania, czyli nasze tutaj drainy, łanie w ten sposób podpięte i oczywiście z nich lejki jeszcze są niezbędne. W porządku, wszystko jest zamontowane już poprawnie. Teraz zostaje nam tylko i wyłącznie zamontować jeszcze to. Czyli nasze stoły do wyciągania tego wszystkiego. I teraz niszczymy to, co jest nam zbędne. Układ nam już działa. Oczywiście zwiększymy go o jedną kratkę do góry, żeby to oczywiście troszkę więcej mogło tutaj gromadzić tych rzeczy. I w kolejny krok oczywiście będziemy musieli to wszystko teraz uruchomić. Więc oczywiście oświetlimy to, żeby tutaj nam się nie zbierały te jakieś dziwaczne zwierzaczki. Tutaj będzie gdzieś chest zamontowany, ale to muszę od dołu pierw zrobić sobie taki malutki podchód, żeby tutaj się dostać w te rejony. I będzie trzeba jeszcze zrobić tak, żeby do tego kontrolera dochodziły nam surowce.
No właśnie, tutaj nie. Jednak w takim razie zmieniam zdanie. Kontroler będzie tutaj, a to bardziej dlatego, żebym miał do niego prosty dostęp z naszego układu Applied Energetic, czyli od dołu zrobimy dojście albo z boku, albo w ogóle z jakiejś dupy strony, nieistotne, grunt, żeby to nam chodziło poprawnie. Teraz w kolejnym kroku musimy dostarczyć sobie tutaj troszeczkę kobla do tego naszego przepalania, gdyż zjedliśmy sobie całą już lawę. I dorzućmy tutaj, żeby tutaj nam się kobel zbierał. Układzie już nam się kobel również zbiera, więc tu zostaje tylko i wyłącznie zamontować sobie eksporter, który doprowadzi kobel w to nasze, do tego naszego chesta, żeby był on zawsze nam przetwarzany. Bo tutaj oczywiście kobel nam się ciągle produkuje, będziemy go zbierali, bo będziemy tego kobla przyjmowali naprawdę bardzo pokaźnej ilości, ale to się dowiecie o wszystkim już w swoim czasie. Teraz potepniemy się tutaj. To będzie szło z układu autokraftującego, wszystkie te surowce, więc pierwsze co trzeba zrobić, malutki mostek, który nas połączy z tą oto dziureczką naszą. Powiedzmy, że to nam wystarczy, oczywiście dwa dla bezpieczeństwa. I teraz mostek 5 na 5, wydaje mi się, że to jest taki most, dzięki któremu nie powinniśmy spadać, a jednocześnie będziemy mieli dosyć swobodne poruszanie się po tej platformie naszej. Tutaj dół powinienem sobie zrobić wreszcie tak, jak to ma Pixel Lady, czyli ma wszędzie tutaj postawione sobie, wszędzie tutaj ma postawionego kobla, znaczy nie ma kobla, ale ma jakieś chyba inne bloki, jakieś bryki zamontowane wszędzie wokoło. Bardzo fajnie to wygląda, ale kurczę, naprawdę coś mi się nie chce tego kraftować, bo to jest sporo kraftowania, żeby to wszystko sobie tam wytworzyć. Kabelki, 19 kabli. Okej, może być. Eksporter. Nie mamy eksportera. Możemy go skraftić, o to jest pytanie. Na razie nie, bo nasz układ się wyłączył. Tutaj się nic nie przepala, więc jest w porządku, że teraz tylko się nam lawa generatory muszą ruszyć, oczywiście ruszyć swój tyłeczek, żeby to jakoś tam poszło. Okej. Nie, prawie wszystkiego nie mam możliwości wykraftowania, więc po kolei musimy iść. Nie mamy szkła, czyli podstawa znowu. Eksporter jednak miałem tutaj. Zabierzemy sobie tak samo tutaj resztę rzeczy z tego układu, bo to nam się przyda. I teraz, skoro mamy już eksporter, to ustalilibyśmy sobie tutaj wstępne itemy, które mają nam podróżować. Tylko kurczę, znowu mam problem tego typu, że nie mogę się Mogę tutaj dojść z tych wszystkich miejsc. Ok, tutaj będzie szedł nasz eksporter dostarczający surowce do przetworzenia. Tylko on będzie potrzebny w wersji precyzyjnej bardziej, więc basic. Mam was tutaj coś? Ja to mam przy sobie nawet. Więc dobra. Kurczę, znowu ugadnie, nie ma energii. To jest wielki, wielki, wielgachny fail. Każdy z was pewnie wie, dlaczego ten układ tam przestał chodzić. Oczywiście zamontowanie autocraftingu u dołu spowodowało, że to jest spore zużycie raz prądu, a za tym idzie wystarczy tylko i wyłącznie, wystarczy tylko, może to nie jest takie tylko, ale potrzebujemy po prostu więcej lawy produkować, najprościej powiedziawszy. Więc montujemy jeszcze jeden Crucible, do tego podpinamy sobie znowu tutaj nasz item, tak, tutaj doprowadzą nam naszego kobla. Kobel tutaj zaczyna się już prawie zaraz gromadzić. I co za tym idzie, wyjście stąd też zamontujemy. Zbierzemy sobie tutaj oczywiście wszystkie surowce, to poleci nam w dół. I teraz to będzie się już tak w miarę ciekawie nam produkowało. Identycznie robimy oczywiście z drugą stroną i dzięki temu będziemy już teraz mieli surowce, żeby to wszystko nam działało poprawnie. Tak, musiałem ten układ rozbudować, ale zobaczymy, czy to nam wystarczy. Jeśli nie, to zamontujemy tutaj ten nasz właśnie bioreaktor. On tutaj właśnie będzie zamontowany w tym miejscu, gdyż i tak, jak ja już obstawiałem, że on będzie głównym źródłem zasilania naszego układu, tylko że do tego celu potrzebowałbym jeszcze wyprodukować sobie, znaczy zrobić sobie faremkę pod główienko, żeby oczywiście ten cały układ mógł sobie spokojnie zasilać. Dobra, jak one się teraz tam się uruchomią, czyli te dwa Crucible zaczną nam produkować, on zacznie produkować więcej energii i co za tym idzie, nasz układ zacznie wreszcie normalnie funkcjonować. Eksporter mamy przy sobie, kabelki również tutaj zabierzmy ze sobą. Tu trzeba zrobić tego precyzyjnego. Nie, już jest precyzyjny, w porządku. I teraz idziemy na dół, żeby to wszystko podpiąć do kubki, żeby nasz układ zaczął już tutaj sobie normalnie funkcjonować. Teraz kable. Pierwsze co, podpięcie zróbmy.
czyli w to miejsce musimy stanąć i musimy się podpiąć tam na samą górę. Więc kobel w łapy i podpinamy się, czyli się podwyższamy, montaż i teraz w dół. Oczywiście tutaj będziemy iść w tą stronę standardowo, żeby dojść do naszej tej skrzyneczki tej całej. I zaraz od niej pobudujemy sobie kolejne rzeczy. Wystarczy, że podepniemy się nawet tutaj i tak się to będzie ok. Tutaj podepniemy się jeszcze do naszej skrzynki, naszego autocraftingu. Teraz zostaje nam tylko już ustawić, co ma być autocraftowane i gdzie to ma przechodzić zarazem. Więc pierwsze co, weźmy sobie podrączki iron. Jak widzicie, mam go dosyć sporo w różnych postaciach i każdą z tych postaci teoretycznie byśmy musieli obsłużyć. Za tym idzie, tutaj zrobimy rozgałęzienia jeszcze na boki, żeby te eksportery było można, znaczy było można troszkę więcej ich zamontować, gdyż on tylko mieści w sobie, jak widzicie, 12 pozycji. Nie wiem, czy jest coś rozszerzającego te eksportery, chyba nie ma takiego czegoś tutaj jeszcze stworzonego. Tak samo nie ma nic większego, fuzji ma też chyba ograniczoną ilość do tyle samo co on, czyli do 8. Tak mi się coś wydaje. Chyba, że jest jakieś lepsze, ale to pójdę wejść, sobie jeszcze pokombinuję. Chyba, że do chesta to będziemy gromadzili, a później przesyłali dalej. Zobaczymy. Pierwsze co, zajmiemy się ironem, gdyż on tak będzie dla nas najważniejszy. Tworzymy wszystkie możliwe postacie dla irona, żeby oczywiście móc ustawić pod nie sobie autocrafting i wykonać sobie pojedynczą taką sztukę. Tu mamy dusta, mamy sanda i potrzebujemy jeszcze ore. Więc trzy postacie pod iron są wykonane i wrzucamy to teraz na dół. Teraz idąc tym tropem musimy wyprodukować każdego z tych, powiedzmy, staka. Jak widzicie, produkują się one naprawdę szybko, więc bez problemu weźmiemy sobie po jednej sztuce z każdego i pójdziemy nauczyć nasz eksporter, jak one się prezentują. Czyli w ten sposób wygląda nasz iron. Przesyłaj go tutaj kraftując, jeśli oczywiście możesz, a jak nie, to przesyłaj w każdej postaci, jaka tylko jest. W ten sposób nasz układ zacznie teraz przepalać systematycznie nasz ironik. Oczywiście z dołu musimy dać przejście tego, więc potrzebujemy sygnał redstone zabrać, potrzebujemy hopery, mamy przy sobie, potrzebujemy importer, nie mam importera, eksporter, nie. I taką interfejsy, sticky resi tutaj, jeden taki o. I potrzebujemy wykonać ten oto układ. Wydawało mi się, że jeden importer mam wykonany. A ciekawe, dlaczego mi to on go nie podpowiedział w ogóle. Widzę, że brakuje nam bardzo dużo surowców. W ogóle nam irona brakuje, tak paradoksalnie. Szkła, że nam brakuje, to jest normalna sprawa. A że irona, no to tutaj jako tego nie spodziewałem. Nie ukrywajmy. Automatycznie tutaj robimy przerzucanie w ten sposób. I teraz potrzebujemy oczywiście dostarczyć tutaj formy. Tutaj będziemy przelewali. Formy ja tutaj gdzieś zgromadziłem. Montujemy je, no i czekamy, aż to wszystko tutaj zacznie wykonywać. Wszystko będzie szło automatycznie do tego chesta, więc poczekamy sobie na iron. Dobra, już widzicie, mamy dosyć sporo naszego iron, więc bardzo fajnie. Teraz nas tam kończy, że wykonamy sobie nasze zadanie odnośnie Digital Storage. Tutaj, jak widzicie, wykonałem już wszystkie tutaj po kolei rzeczy, to polega tylko i wyłącznie na craftingu, więc jak wykonywaliśmy ten autocrafting na sam dół, to się nam samo wykonało. Więc zabieramy wszystkie rewardy, mam miejsce wolne i ten po prostu skraliśmy kolejne serduszko, które montujemy sobie w tym oto miejscu i teraz mamy dwa serduszka złote chyba, tak? Tak, że permanentnie zwiększa nam ilość serduszka, ale potrzebuje chyba być najedzony i wtedy ono automatycznie mi się zregeneruje, tak przynajmniej ja to rozumiem. Więc też oczywiście padłem, bo musiałem zostawić komputer uruchomiony i tak i zginąłem śmiercią tragiczną, no ale dobra, nieważne, mniejsza z tym. Greater, jeszcze mam tutaj baga do otworzenia, coś mi da nasze serduszka nieco przyjść, a to później zobaczymy dokładnie jeszcze o co chodzi z nimi. To zabiorę, nie przychodzi mi serduszko. Dodaję, nieważne, zobaczymy później. Ok, dostaliśmy sadzonki, blackberry, lettuce, corn, mało przydatne, w ogóle tego chyba pewnie nie użyję ani razu. No ale spoko, zdobyliśmy, dzięki wielkie, niech będzie, powiedzmy, że to nam się kiedyś tam może przyda. Ale dobra. W takim razie w tym miejscu zakończymy już ten odcinek. Wielki, kompleksowy, taki malutki układzie odnośnie systemu autokraftującego. Bardzo fajna sprawa i na pewno
To mi się przyda, a mi się sowzo, jak wiecie o tym. To dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie dobre, polecie znajomym łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa wszystkim!